Tam na kanale stalowy szok. Wiecie co łączy napęczniałego od glikogenów, a na zbóż i batonów energetycznych oraz węglofoba robiącego redukcję na dodatnim bilansie kalorycznym dzięki keto czary mary, kiedy spotykają się na siłowni? Białko. Niezależnie od tego jakim podejściem do żywienia jesteś obecnie zafascynowany, nie możesz nie zwracać uwagi na taki składnik twojej michy jak białko. Wielu z nas czuje przyrost na sam dźwięk tego wspaniałego słowa. Nie ma w tym nic dziwnego. Jedną z głównych ról białka w organizmie człowieka jest funkcja budulcowa, co przekłada się między innymi na regenerację mięśni, szczególnie tych wyeksploatowanych intensywnym treningiem siłowym, czego efektem ubocznym są właśnie większe mięśnie. Z rzadziej przytaczanych faktów, aminokwasy białkowe poprzez działanie na zasadzie przeciwciał wpływają też na naszą odporność. Są również używane przez ciało do usuwania toksyn, a ich udział jest widoczny w niemal wszystkich procesach metabolicznych organizmu. Uczestniczą jako enzymy w katalizowaniu różnego rodzaju przemian w organizmie. Tworzą hemoglobinę przenoszącą tlen. Jako białka receptorowe uczestniczą w przenoszeniu impulsów nerwowych. Pomimo tak kluczowej dla organizmu roli i względnie przebadanego tematu, do dziś funkcjonuje wiele utrwalonych w świadomości statystycznego seby mitów. Pomimo roku pańskiego 2022 sporo osób nadal wierzy, że wchłania się tylko 30 g białka z jednego posiłku. Że jeśli nie dostarczysz białka co 3 godziny, to wpadasz w katabolizm. Czy że do bilansu dobrze sporządzonej diety wlicza się tylko białko pochodzenia zwierzęcego. Przede wszystkim ważna jest ilość. Chodzi o całkowite, sumaryczne zapotrzebowanie organizmu na ten składnik. Jednak odpowiedź na pytanie, ile białka, Potrzebuje ciało. Jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać. Dzienne zapotrzebowanie na białko jest wypadkową przynajmniej kilku zmiennych, stąd jest to sprawa bardzo indywidualna. Oczywistym jest, że inaczej będą się owe wartości kształtować u dzika na kilku gramach towaru, a inaczej u spędzającego całe dnie przed ekranem komputera statystycznego Polaka. Poza tym WHO ma inne wytyczne dla kobiet w ciąży, inne dla karmiących matek, a jeszcze inne dla osób starszych czy dzieci. Również w trakcie i po przebytych chorobach zapotrzebowanie na białko zwiększa się. W pierwszym przypadku, by efektywniej wytwarzać przeciwciała i zwalczać stany zapalne, a w drugim, by uzupełnić ubytki masy ciała spowodowane chorobą. Nawet w kwestii budowania sylwetki nie istnieje też uniwersalny, tak samo efektywny wzorzec. Najpopularniejszą metodą jest trzymanie się mitycznych 2 gramów białka na kilogram masy ciała. Jednak jeśli chcielibyśmy być bardziej specyficzni, to inne wartości będą przypadać na okres budowania masy, kiedy to przyjmujemy nadprogramowe kalorie, inny w trakcie rekompozycji sylwetki, a jeszcze inny na okres wycinki, kiedy znajdujemy się znacznie poniżej naszego kalorycznego zera. Inaczej będzie to też kształtować się u osób naturalnych niż u wspomagających się, kiedy to możliwości syntezy białek są na znacznie wyższym poziomie. Na dopingu, zależnie od przyjmowanych środków oraz ich dawkowania, można z przełożeniem na wymierne efekty spożywać białka dużo bądź nawet bardzo dużo. Co ciekawe, przeglądając publikacje na temat kwestii najbardziej optymalnej wartości podaży białka w celach hipertroficznych, możemy natknąć się na bardzo różne wyniki. W 2010 roku w badaniu na wytrenowanych sportowcach specjalizujących się w dyscyplinach siłowych wykazano, że największe korzyści w budowaniu masy przynosi utrzymywanie białka na poziomie 2,3 g na kilogram masy ciała. Natomiast rok później na łamach innego magazynu wykazano brak realnych zysków w dietach przekraczających wartość 1,8 g na kilogram masy ciała. Jeszcze inny zespół naukowców doszedł do konkluzji, że wystarczającym będzie niższy próg, mianowicie 1,6 g. Podkreśla to bardzo indywidualny charakter zapotrzebowania na białko u różnych grup społecznych. Nawet dla różnych grup sportów zapotrzebowanie to będzie się różnić. Im więcej kalorii spożywamy w ciągu dnia, tym więcej dostarczamy organizmowi różnorakich składników odżywczych. Ciało do funkcjonowania może wówczas opierać się na innym paliwie niż białko i proporcjonalnie większa jego ilość spożywczych. Pożywienia może posłużyć do syntezy nowych białek. Stąd można przyjąć, żeby efektywnie budować mięśnie w dodatnim bilansie kalorycznym, wystarczą wartości od 1,6 do 2,2 g białka na kilogram masy ciała. Tym wyżej górnej granicy powinieneś się znajdować, im nadmiar kalorii jest mniejszy. Przykładowo, jeżeli robisz masę jedząc o 400 kcal więcej od zapotrzebowania, to jest białka więcej niż gdybyś masował przy plus 700. Jeżeli jesteś początkujący i masz jeszcze relatywnie niski poziom beztłuszczowej masy ciała w ogólnej kompozycji, to spokojnie wystarczą Ci niższe wartości. To jest okolice 1,6-1,8 gramów białka na kilogram masy ciała. By budować masę potrzebujesz również znacznie mniej dodatkowych kalorii. Idąc tym tropem dalej, im mniej dostarczamy kalorii, tym mniejsze zapasy tłuszczu i glikogenu ma Twoje ciało do wykorzystania. Gdy tych zabraknie, sięgnie ono po energię zakumulowaną w białku Twoich mięśni. Dlatego podczas redukcji w celu minimalizacji spadków osoba wytrenowana może spokojnie podbić ilość białka do 2,7 grama na kilogram ciała. Dodatkowymi plusami wysokiej podaży białka na redukcji jest również fakt, że bardzo. Co skutecznie hamuje apetyt. I nawet w przypadku badania na osobach mocno ulanych, skomponowanie im diety dostarczającej 1 trzeciej dziennej kaloryki z białka zredukowało ich skłonności do nocnego podjadania średnio o 50%. I może teraz zaskoczę niejednego Sebe, jednak jego ciało jest w stanie zaabsorbować znacznie więcej niż 30 gramów białka na jeden posiłek. W zasadzie to wchłonie się tyle, ile mu dostarczymy. Problemem jest tutaj gra słów. Mit 30 g białka wziął się prawdopodobnie z nadinterpretacji słowa absorpcja. Jeżeli ktoś rolę białka rozumie jedynie poprzez funkcję budulca mięśni, to w uproszczeniu myślowym może założyć, że jedynie w takim celu organizm może owo białko wykorzystywać. A przecież to też nośnik energii, przy czym gram białka dostarcza organizmowi 4 kalorii, czyli ilość podobną do węglowodanów. Mit ten często idzie w parze z drugim mówiącym o konieczności jedzenia sześciu posiłków dziennie. Oznaczałoby to, że stosujący się tej zasady Haftorn biorąc z czasów swojego Prime, jadłby poniżej 1 grama białka na kilogram masy ciała, a stolec sportowca na diecie Intermittent Fasting miałby w sobie więcej białka niż całe ciało Haftora mogłoby jednorazowo zaabsorbować. Zostało to udowodnione, że zjedzenie steka zawierającego 70 g białka daje lepszą odpowiedź stymulującą syntezę białek niż taki dostarczający 30 g. Reasumując, nie powinieneś przejmować się zbytnio ilością białka w jednym posiłku. Różnimy się od siebie wielkością, szybkością trawienia, przyzwyczajeniami. Ilość posiłków powinna być optymalna dla ciebie i twojego żołądka. A jeżeli najlepiej czujesz się jedząc ich trzy zamiast sześciu, to absolutnie nie musisz się bać o problemy z przyswajaniem białek i przerabiania tych niezużytych w brąz. W satyrycznym materiale o trójboiście i analityku hieroglifów doktorze Amoniera wzbudziłem niemałe poruszenie stwierdzeniem, że na diecie wegańskiej da się tak samo skutecznie budować masę mięśniową jak na normalnej. Bo z technicznego punktu widzenia jest to możliwe. Jest to ciężkie zadanie jednak teoretycznie wykonalne. Białko roślinne jest ogólnie gorszej jakości niż białko zwierzęce. Cechuje się cięższą strawnością, niższą zawartością niezbędnych aminokwasów egzogennych, szczególnie leucyny, i gorszym ich ogólnym zbilansowaniem. Dodatkowo niektóre z najbardziej wartościowych źródeł białka roślinnego dostarczają nam w pakiecie koktajl z fitoestrogenów. Jednak wykorzystując różnorodność produktów roślinnych oraz ich różny profil aminokwasowy można uzyskać posiłki o wysokiej wartości biologicznej i odżywczej, co jest powszechnie stosowane przy komponowaniu diet wegetariańskich i wegańskich. Będąc sportowcem siłowym, dodatkowo wszystkożernym, codziennie dostarczasz takich ilości pożywienia, że ciężko, aby dzienny bilans aminokwasów z produktów pochodzenia roślinnego nie uzupełnił się. Dlatego liczenie jedynie białka pochodzenia zwierzęcego w diecie to kolejny mit. Słowem zakończenia chciałbym jeszcze raz wytłumaczyć, dlaczego nie zawsze używam terminu kilokalorie w swoich filmach. W języku potocznym używamy formy kalorie i wydawało mi się, że jest ona dla wszystkich zrozumiała. To był stalowy szok, a teraz do następnego. Większość ludzi porusza się w świecie suplementów po omacku, kupując środki o niepotwierdzonym działaniu. Raczą się boosterami testosteronu, które w większości nie mają nic wspólnego z podnoszeniem tego hormonu. Kupują witaminy dla zdrowia, podczas gdy nie wykazano, by miało to jakikolwiek sens. Stosują spalacze tłuszczu, które wymiękają przy dodatkowym spacerze. Jednocześnie machają ręką, kiedy proponuje się im suplementację witaminy D, która w badaniach podniosła poziom testosteronu o 20% przechodzą obojętnie obok kwasów omega 3, których stosowanie jest jedną z najrozsądniejszych zdrowotnie decyzji i omijają szerokim łukiem cytrulinę, jeden z najbardziej wszechstronnych i świetnie przebadanych środków. Nieświadomość konsumentowczy. Jest bardzo smutna. Właśnie dlatego napisałem e-booka Suplementy: Świadomy Wybór. Po jego lekturze będziesz dokładnie wiedział, jakie suplementy są naprawdę warte uwagi, a na których możesz bez żadnego żalu zaoszczędzić. Jeżeli chcesz zapoznać się z wnioskami z przejrzenia ponad 200 badań w śmiesznej cenie, zapraszam na stronę stalowyshop.pl. Link znajdziesz w opisie.